Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym vlogmasowym dniu. Dzisiaj są moje urodziny, dzisiaj kończę 30 lat. Strasznie dużo. Za chwilę was przeniosę do filmu, który nagrywałam wczoraj, ale tak stwierdziłam, że są moje urodziny i mam jakąś taką po prostu potrzebę podzielenia się z wami moimi emocjami i tym, co teraz czuję. I wchodzę w ten 30 rok mojego życia. Przeszczęśliwa, naprawdę. Jestem bardzo wdzięczna za miejsce, w którym teraz jestem, za to, co się teraz dzieje, za to, że spełniam swoje marzenia, za to, że mam tak cudownych ludzi dookoła. Czy wszystko w porządku, Szpilka? Co się dzieje? Benji, o co jej chodzi? Jezu, ja tutaj o uczuciach, a tutaj kot zwariował, poczekajcie. Myszka! Co się stało? Chodź! Chodź szybciutko! Koty mi trochę zwariowały dzisiaj. Jutro jest premiera naszego sklepu. Do jutra jeszcze trwa konkurs, także jeżeli nie wzięliście jeszcze w nim udziału i jeszcze nie obserwujecie nas na Instagramie, to wyświetli wam się on tutaj i koniecznie to zróbcie, ponieważ dobijamy do 10 tysięcy! Jestem bardzo szczęśliwa za to, że w końcu zrobiłam coś, co zawsze chciałam zrobić. Wczoraj był u nas Michael z Aneczką, Adi. Super było też, wiecie, świętować urodziny, bo akurat była 24 z przyjaciółmi, ale powiem wam, że potem właśnie jak już wszyscy poszli i nagle zaczęli wszyscy do mnie dzwonić, składać mi życzenia i tak dalej, moi najbliżsi. 3 razy się popłakałam. Naprawdę, w pewnym momencie to po prostu pisałam z Asią i mi tak łzy ciurkiem leciały i nagrywałam jej, że ja już ryczę i że już nie dam rady, żeby już nic więcej nie pisała. Jestem niesamowitą szczęściarą, naprawdę. Mam wokół siebie wspaniałych ludzi. Naprawdę, mam wokół siebie najcudowniejszych ludzi, mam wspaniałych przyjaciół. To, jakie oni dają mi teraz wsparcie, to jest jakiś kosmos. Mam cudowną rodzinę. Wczoraj jeszcze rozmawiałam właśnie z moją babcią i mówiłam o wszystkim i też babcia była taka szczęśliwa i taka dumna. I mam super kochającego męża, który też we wszystkim mnie wspiera. Mam 2 cudowne koty i jestem po prostu no bardzo, bardzo szczęśliwa. Naprawdę, chcę mi się cały czas płakać w ogóle. Odkąd skończyłam te 30 lat wczoraj o godzinie 24, popłakałam się ze wzruszenia chyba, no nie wiem, tak z 4 razy na pewno. A dzisiaj z kolei znowu jak czytam wasze wiadomości, komentarze i wszystko i tutaj też się wam należą ogromne podziękowania, bo bez was nie byłabym tu, gdzie jestem teraz. To, co ostatnio robicie i u mnie na Instagramie, i pod filmami, w komentarzach, to jakie wy mi dajecie wsparcie. Coś niesamowitego. Czekajcie, bo to są cały czas urodzinowe telefony, więc będziemy trochę przerywać. No dzień dobry, no dzwonię na linię zajęta. No wiem, od rana mam zajęty gorącą linię. Mam trochę urwanie telefonu, więc będę cały czas pewnie musiała na chwilę przerywać. Dzisiaj też będę oczywiście nagrywać dla was vlogmas, to będzie taki vlogmas urodzinowy. Wiem, że sporo osób chce do mnie tutaj przyjechać na chwilkę, dać mi buziaka i złożyć życzenia osobiście. Dzisiaj mamy naprawdę dużo, dużo planów. Nie wiem, czy wszystko będę mogła na was nagrać, ale mam nadzieję, że zrobię jakiś fajny materiał. Także to było takie tytułem wstępu. Dziękuję za wszystkie życzenia i wchodzę w 30 rok życia. Dobrze, że istnieje Pretty Studio i Daria tutaj dba o to, żebym nie miała zbyt wielu zmarszczek. Ja mam Jury mega zmarszczki. Naprawdę, tu najgorzej, tu jest kiepsko, jak tak zrobię to... To już jest marnie. Idę zaraz na dermapen, więc będzie dobrze. Już jako 30, to wiesz. Kurde, fajnie się czuję. Myślałam, że będę taka, wiecie, że o Boże, 30 lat, a czuję się super. Jak oglądają mnie jakieś 30, to dajcie znać, jak wy miałyście. Czy się cieszyłyście z tej 30, czy raczej miałyście takie, że kurde, już 3 z przodu, to już życie nie będzie takie samo. Ja się czuję na 25. Naprawdę, ja się czuję na 25. I nawet jak czasami ktoś się mnie pyta, ile mam lat, to mogę to odpowiedzieć, że mam 25. I obym się tak czuła jak najdłużej. A teraz zapraszam was do oglądania filmu z wczoraj. Dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. To jest vlogmas dzień... 5? Chyba tak, słuchajcie, mam w ogóle zaległości z kalendarzami adwentowymi, dlatego za chwileczkę to nadrobimy, ale zanim zaczniemy tego vlogmasa, no to muszę wam bardzo podziękować naprawdę z całego serca za tak fajny, przyjemny, miły odbiór naszego sklepu Moody. Zasłuchajcie tonę wiadomości na Instagramie, które od was dostałam, z gratulacjami, za wszystkie komentarze pod filmem, który się pojawił. Kochani, wczoraj pobiliście totalny rekord, jeżeli chodzi o moje Insta Stories. I jak oznaczyłam Moody, to z mojego Insta Stories na profil naszego sklepu weszło 15 tysięcy osób.
A ta storka jeszcze będzie wisieć, więc jeszcze wejdzie więcej. Także w ogóle szok, naprawdę nigdy nie miałam czegoś takiego, zawsze nawet jak wrzucałam wam jakieś takie ślubne rzeczy, to tam miałam, nie wiem, po 6-8 tysięcy, ale no 15 nie miałam nigdy, także bardzo wam dziękuję, naprawdę. Wielu z was spośród tych 15 tysięcy osób od razu zaobserwowało Moody i nawet nie wiem na ten moment, ile mamy tam obserwujących, ale sporo, także super, po prostu bardzo, bardzo wam dziękuję. Przypominam wam oczywiście o konkursie, który cały czas trwa. Konkurs trwa do poniedziałku, także wystarczy, że skomentujecie nasze najnowsze zdjęcie, zaobserwujecie nasz profil, polubicie nasze zdjęcia i będziecie mieli do wygrania bluza Winter Wonderland. Ja mam dzisiaj na sobie? Bluza Winter Wonderland w kolorze Milkshake, to jest petarda kolor. Znaczy ja nie wiem, który kolor mi się podoba najbardziej i nawet powiem wam, że nasze modelki po sesji nie miały pojęcia, który kolor wybrać i mówiły, że no nie mają pojęcia, że wszystkie są piękne i nawet osoby, które są nieprzekonane do tej czerwieni, przekonywały się do tej czerwieni, bo ona jest naprawdę piękna. Niestety kamera tego koloru nie oddaje tak w 100%. Lightroom, iPhone, wszystko, aparat, przekłamuje ten kolor, bo wczoraj sprawdzaliśmy dokładnie, żeby tak identycznie chciałam wrzucić, żeby to był ten kolor, ale no nie da rady tak zrobić, ale jest po prostu rewelacyjny. Och, moi drodzy, nagadałam się na początek. Ja teraz idę otworzyć kalendarz adwentowy, ponieważ się tutaj troszeczkę opierdzielam. U Bengala nadal bez zmian, świąteczny kot, świąteczne poduszki, no i mamy chillaucik. On ma świąteczne poduszki, a ja mam takie kapcio, skarpety świąteczne i kupiłam je w Primarku i są super cieplutkie. Zacznę od Ritualsa. I co ja tutaj mam? Słuchajcie, dwójkę już otwierałam, trójkę otwierałam. Muszę otworzyć czwórkę i piątkę. Tu jest piątka, a czwórka... Mamy tutaj żel pod prysznic, on jest w formie takiej pianki i te żele w ogóle są super z Ritualsa. Miałam już takie dwa piankowe. Wydaje mi się, że to jest dla faceta, więc postawię Juriowi w łazience. Piąteczkę też otworzę, bo dzisiaj jest który vlogmas? Czy ja otworzyłam trójkę? Ja już się gubię. Bo generalnie nagrywam to, słuchajcie, czwartego, ale jutro jest piąte, a piąte to są moje urodziny. Także to jest urodzinowy vlog. O, świeczuszka znowu. Mamy taką malutką kolejną świeczuszkę. One w ogóle bardzo ładnie te świeczki pachną, aczkolwiek, ale to może z uwagi na ten rozmiar, bo ładnie pachnie, ale nie czułam jej, a była w łazience, która jest w sumie mała, no ale ta świeczka też jest bardzo mała, więc dajcie znać, jeżeli ktoś ma te świeczki w normalnym rozmiarze. Właśnie się skleiłam, że to jest urodzinowy vlogmas i mam dzisiaj 30 urodziny, w sensie nie dzisiaj, tylko jutro, o czym w ogóle zapomniałam, bo tak żyje Moody, że totalnie w ogóle moje urodziny jakoś, wiecie, mam ważniejsze sprawy teraz na głowie niż urodziny. Słuchajcie, jutro mam urodziny. Czyli jak wy to oglądacie, to dzisiaj. Słusznie, mam 30 lat. Wracam teraz szybciutko do montażu, bo muszę dodać vlogmas i zaraz otwieram jeszcze dwa pozostałe kalendarze. Ja wam zaraz pokażę kalendarze adwentowe, może Ania ze mną otworzysz? Otworzymy razem, ale zobaczcie, ogólnie jaki jest podział w naszym domu. Oni grają w FIFA, ja montuję film i zobaczcie teraz. Dym, 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 dym. Tu jest po prostu w tej ekipie dwóch pracujących ludzi. Proszę bardzo. O Boże, Adrian tak słodko wygląda w tym sweterku. W mojej krainie, zobaczcie. Wkomponowałam w biuro twoje. Jeszcze bonjurek do ciebie idzie, no po prostu jakbym siebie widziała, tylko w męskiej wersji. I właśnie powiedziałam, że zobacz, oni grają w FIFA i tylko dwie osoby są pracujące w tym domu. High five. High five. Wynajmujesz pokój może? Ta masz przepiękną choinkę, w ogóle to wysoką, mega wystrojoną, ale ta mała też bardzo super wygląda. No i w ogóle jest taki, jest taki klimat, bo jak sobie tam montuję, to sobie na nią patrzę. Zapalę ci, żeby ci było milej, poczekaj. No i jest klimacik, jeszcze ci zgaszę światło. O, oczywiście jest pierdzielnik i tutaj są ubrania, a tu jest deska do prasowania, ale uwaga. Bam. Troszkę wyższa do mnie dzisiaj przyszła taka choinka z tych mniejszych, bo to jest świerk tutaj. Tak. Tam macie jodło, to jest świerk. Do mnie przyszła jodła i też widzę, że jakbym ją postawił właśnie w taką doniczkę ładną, ona by trochę wysokości nawet nabrała i też byłaby spoko. Tak. Ale jednak myśleli, że chyba za dużo. Tamta, którą mamy w salonie, ma ponad 2 metry. No. A ta ma 1,25 m. Benjurku, idziesz do wujka, tak? Będziecie sobie razem posiedzieć i montować. Tak fajnie? No, to jest towarzyski kot. Jury mi przed chwilą powiedział, że Adrian montuje, a Bengal leży obok. Idę to zobaczyć. O mój Boże, jedyny, jakie to jest rozczulające, Adrian. Spójrzcie tylko na to. To powtarzamy tę scenę? Nie, no Jury
i do mnie mówi tak, zobacz jak Benji leży z Adrianem. No, wymagam mu tutaj ciąć. Mówiłam ci już, że jesteś najlepszym kotem na świecie. O no. Boże. Już kończę, widzisz? Ja też już kończę. 5 minut mi zostało. Ja tak samo. No. To idziemy łeb w łeb. Idziemy łeb w łeb. Dobra? Dobra. O, Jacie. Paco, zasnąłeś tam? Już idę. Let's go outside. The snow is falling down and otwieramy, moi drodzy, kalendarze adwentowe razem z Anią. I ja mam kalendarz Sinseya i tu są takie, wiesz, tu jest biżuteria, a to nie wiem co to jest. A tu mam w ogóle kalendarz z browarów warszawskich i tutaj są rzeczy z każdej restauracji. Na przykład miałam, nie wiem, mleko migdałowe od Roberta Lewandowskiego z knajpy. Fajne. Super to jest w ogóle, no. Musimy otworzyć trzeci, dzisiaj jest czwarty? Ania zrobiła taką minę, na zasadzie nie mam zielonego pojęcia, jaki jest dzień tak, tygodnia. Tak, bo 6 jest poniedziałek, tak. Czyli otwieramy 3, 4 i 5. Oho, czegoś takiego jeszcze nie było. Voucher na butelkę szampana Moet przy łącznym rachunku stylika na 500 zł. Co, kiedy idziemy? Ej, super, tak fajnie ze znajomymi. Jak... I tak, tak zrobisz taki rachunek, tak, idziesz ze znajomymi. Bardzo fajnie, dobra. Voucher wartości 100 zł do wykorzystania dowolną usługę fryzjerską. Nie miałam w ogóle pojęcia, że tam są usługi fryzjerskie. Jóźwin Kobielski. Proszę bardzo. Trzeba będzie wypróbować. To jest urodzinowe, więc liczę na to, że tu będzie coś. Kolejna karteczka. A, to jest po prostu voucher. Czyli pewnie na jedzonko i na wszystko. Na wszystko. Elegancko, fajnie. W ogóle to jest taka śmieszna sytuacja, że otwierałam ten kalendarz i myślałam, że otwieram pierwszy. I dodałam to na vloga, okazało się, że otworzyłam 7 i wszyscy zaczęli pisać mi, Ewcia, ale to nie to. Przez pomyłkę otworzyłam 7, dlatego muszę otworzyć 1. Ej, bardzo ładne. Takie delikatne, fajne. Tak, kółeczka. Tutaj mamy bransoletkę. Też i... delikatna, ładna. I trzeci. Trzymasz na nich paluszki. Dzięki, Ania. Tutaj mamy pierścionek, taki klasyczny i naszyjnik z kółeczkiem. Przed chwilą powiedziałam z serduszkiem i Ania do mnie, Ewa, ale gdzie ty tu widzisz serduszko? Mała pomyłka. Oj tam. A tutaj zobaczcie, mamy taki naszyjnik. Bardzo fajny, taki trochę większy. I jeszcze lecimy z piąteczką. O. Jest urodzinowa gwiazdka. Bardzo ładniutkie. Takie gwiazdeczki. Idziemy z okazji moich urodzin na kolację. Jutro. Gdzie? Jeszcze nie wiem. Ale dostaliśmy od browarów warszawskich 2 vouchery. Pierwszy na 100 zł do wykorzystania, a drugi, że dostaniemy Maeta. Na 25. Przy zamówieniu za 500 zł. No ale jak idzie tyle osób, to jest logiczne, że w tyle wyjdzie. Maja płaci. Płacisz? Najmłodszy płaci. No właśnie. Słuchaj, a poza tym ty też zaraz mam. W ogóle to jest śmieszne, bo ja mam urodziny. Ja siedzi i mówi... A właśnie! Ej, wszyscy mamy przecież urodziny! Mamy wspólny budżet? Nie, to może pójdziemy wszyscy razem na kolację. Z okazji naszych wszystkich urodzin. To co, idziemy wszyscy świętować nasze urodziny, bo Michael ma chwilę po mnie i Janeczka tak samo. Tutaj jest trzech strzelce. Najlepsze znaki zodiaku. Jak jesteście też strzelcami, to napiszcie komentarz strzelec. A jak jesteście wodnikiem, to napiszcie wodnik. Nie, nie piszcie. Nie. A jaki ty jesteś znak zodiaku? Inny niż ty. Byk? Tygrys. Nie, tygrys. Panna. Tygrys. Panna on jest przecież. Panna? Baran albo byk jest strzelec. Panna jest. Byk jest z Maja. Baran jesteś. Baran! Baran! Michael jakiś fany sprawdził w internecie. Sierpień, tak? Tak? To możesz się, Michael, pożegnać za mnie. Nie. Mam pryszcze na twarzy, już nie będę pokazywała. Żegnam się ze wszystkimi. Nie, no musisz podziękować, że wszyscy oglądali. No tak wiesz, jak prawdziwy vloger. Debiut Michaela, uwaga. Czuję się niekomfortowo. No gdzież? Wpadajcie do mnie na vlogmasy. Adrian! Nie no, wpadajcie do Adriana. Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Przepiękny klimat świąteczny, jak widzieliście. Do zobaczenia na następnym. Chcesz coś dodać? Nie, Adrian chyba już wszystko powiedział za mnie. No nie wiem, zostawiłem ci jeszcze pole do podpisu. Chłopaki w ogóle daje sobie radę, świetnie. Może Ania, ty się pożegnasz? Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Brawo! Brawo! Chcieliśmy dać szansę Ani, no nie? No dokładnie. To było takie, wiecie. I zapraszamy na Instagramy Jury. Przekazanie pałeczki. Michaela. Moje też. Adriana. Też zapraszam. Janeczki i buziaczki, ja całuję was. Ja wam, moi kochani, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się podobał. My spędziliśmy wczoraj super dzień. Dzisiaj przed nami kolejny super dzień. Przypominam wam o tym, żebyście wpadli na Instagram Moody.
Zapraszam też na mój Instagram. Zapraszam też do subskrypcji urodzinowej mojego kanału. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wam za wszystkie życzenia, za wszystkie wiadomości. Jesteście kochani. Widzimy się już jutro, jutro wielki dzień. Nie wiem, który dzień jest dla mnie ważniejszy, czy dzisiaj moje 30 urodziny, czy jutro start Moody. Tak się tym ekscytuję, że chyba jutro. Także kochani, bądźcie razem z nami. Całuję was bardzo mocno, buziaczki, miłego wieczorku. Pa!